Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym łowcy demonów na W60 i będziemy sobie klikać lożki, dlatego że postać ostatnio bardzo mocno się wzmocniła. Zobaczyłem procenty na niektóre lochy, które dają nam już 300 milionów expa, mamy bardzo fajne te procenty, no i myślę, że dzisiaj wbijemy naprawdę kilka ładnych leveli, no i przynajmniej mam taką nadzieję, dlatego że ostatnie te odcinki z tego łowcy demonów troszeczkę takie nudne, ostatnio mamy tutaj zastój, no i tak naprawdę za dużo nie możemy zrobić, no ale to wszystko przez to, że póki co mamy te runki na dość niskim poziomie. Jakbyśmy teraz włożyli runkę 60% do broni, no to te lożki wypadły bardzo ładnie, no ale póki co musimy bazować na tym, co mamy. Ostatnio był event Golda, ja to w ogóle nagrałem w czwartek, wy to pewnie dostaniecie w piątek, no bo ten tydzień też był dość mocno napięty, powiedzmy, codziennie był jakiś film, także musiałem to jakoś, wiecie, rozplanować. Właśnie ostatnio był event Golda, więc tutaj podstawy bardzo nam fajnie spuchły, to oczywiście też pomogło, jeżeli chodzi o te procenty na lochy. Oprócz tego mieliśmy bodajże event dusz, nie jestem przekonany, ale chyba tak było. Także tu tak samo trener już na poziomie 14, w sumie to skipnąłem go dlatego, że potrzebowałem tutaj zrobić przejście, do czego zaraz przejdę, no ale tak czy inaczej na ostatnim odcinku był chyba na poziomie 12, więc dwa poziomy trenera również troszeczkę dały, w tym momencie zbieram sobie na serce 15 już, no i tak samo twierdza poziom 16, teraz buduję akademię, no ale cały czas zbieram sobie tutaj surki na kolejny poziom twierdzy, więc po prostu tak to wygląda. No i co, pupile, tak naprawdę to co najbardziej od ostatniego odcinka, powiedzmy, się pozmieniało, to są pupile. Zanim jednak do tego przejdę, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie na W60, no bo W60 w tym momencie ma już tak naprawdę, no już ponad 2 miesiące, w sumie to 2 miesiące i tydzień, jak ja to nagrywam, więc dość sporo, nie? Już ten serwerek, no my już tu mamy 351 level, niedługo zaczniemy stopowanie lochów, więc no, mówię, serwer już jednak troszeczkę ma, także piszcie w komentarzach. No a ja, tak jak wspomniałem, tutaj te pupilki, ostatnio mieliśmy również event pupili, no i bardzo fajnie to wszystko udało nam się podkarmić. No i teraz tak, mam dla was w ogóle walki pozapisywane, więc zaraz wam pokażę, no ale oczywiście z Rysia setki przeszliśmy sobie na Jaduna, w świetle właśnie z oka setki przeszliśmy sobie na Heraldona i do tego potrzebny nam był ten trener 14. Jeżeli zostałby na 13, to musiałbym tak czy inaczej złapać Paladona, więc musiałbym czekać. Także sobie po prostu skipnąłem też właśnie z myślą o tym odcinku, który teraz nagrywam. No i dzięki temu tego Heraldona udało nam się już w tamtą niedzielę zrobić, bo w ogóle wszystkie te środowiska robiłem w tamtą niedzielę, żeby była jasność. Tutaj Tyrka udało nam się oczywiście wykijadło setką pokonać, w ogniu tak samo pirodliszką bez problemu zamknęliśmy i mamy tego rozpira. No i szlałwężem oczywiście również ostatniego ubiłem też, w sumie tutaj w wodzie miałem największe problemy, tak szczerze mówiąc. No i jeżeli chodzi o wszystkie pupile oprócz ziemi, to udało mi się jeszcze złapać w niedzielę, także jak widzicie są troszeczkę bardziej podkarmione, bo jeszcze się załapały na ten event. No a jeżeli chodzi o ziemię, no to niestety miałem chyba 6 zmurszałych lasów w niedzielę i żadnego mi ten tyrek nie wypadł, także złapałem go dopiero w sumie przypadkiem na streamie w poniedziałek, dlatego on też troszeczkę jest słabszy, no ale teraz będzie znowu event pupili, w sumie jak wy to oglądacie, to już jest aktywny. To tutaj sobie no podkarmimy, nie? Jak widzicie, jedzonek mamy dużo, tylko do wody nam brakuje, więc troszeczkę zbustujemy te ostatnie pupile. Także to się wydarzyło tak naprawdę najbardziej. No i co? Tak naprawdę nic tutaj ciekawego póki co. Arenka oczywiście cały czas do przodu. No teraz jesteśmy na takim etapie. Jeszcze dzisiaj nie robiłem resetu, bo skipa kupiłem, ale nie zrobiłem resetu. Zrobimy to sobie po odcinku. No arenka idzie bardzo powoli w tym momencie. To jest niestety taki etap, że się troszeczkę tutaj męczymy. Co prawda, według rozpiski, jak mam tyle run, to mogę już znaleźć w broni 29% runkę, natomiast troszeczkę rolowałem przed odcinkiem, no i max co znalazłem, to była broń 27%, więc może te runki sobie delikatnie powymieniamy. Tu mam następną 27, ale niestety nie mam golda, więc zaraz to ogarniemy. Więc tak jak mówię, no coś chyba z tą rozpiską jest nie tak, bo zauważyłem, że musimy tak jakby wbić dopiero kolejne E, żeby nam się z poprzedniego E zaczęły losować itemy. Nie wiem, czy oni coś zmienili, czy co, no ale tak to po prostu wygląda. W lożkach się nic nie zmieniło oczywiście od ostatniego odcinka, bo no nic nie klikałem poza odcinkiem. Tu wam powiedziałem, gildyjka cały czas top 1, cały czas tutaj mamy, jeżeli chodzi o ranking, to dość dużą przewagę, jeżeli chodzi o cześć. No i tyle, i generalnie tyle. Tutaj
dzisiaj mamy pięciogłową hydrę, można by powiedzieć, zaraz pewnie zbijemy. Dzisiaj nagram to dość wcześnie, w ogóle może być widać. No i jeżeli chodzi o graczy, gracze w tym momencie tak się prezentują, jeżeli chodzi o top 31. Najwyższy level na serwerze 376, Berserk i co dalej? Tutaj w sumie najbardziej nas interesują łowcy demonów, tak szczerze mówiąc. Oczywiście wy to sobie możecie zatrzymać i tam jakoś, wiecie, przeanalizować, powiedzmy. No ale mamy łowcy demonów 365 level, także 14 leveli więcej od nas. No i w sumie co tutaj jeszcze? Tu mamy 3-4-1, tu mamy Zemusa 3-5-2, tutaj mamy 3-4-5. Ej, to nie wiem, wydawało mi się, że tych łowców demonów było więcej z wyższymi poziomami. Może nie widzę, może coś przegapiłem, no ale zobaczcie, że my tutaj raczej mamy top 2 chyba level na serwerze, jeżeli chodzi o łowcę demonów. Nie analizuję tego, mnie ranking jakoś bardzo nie interesuje, tylko dla was na odcinkach pokazuję, bo tak na co dzień nie sprawdzam. No ale ten Aikamuro strasznie tutaj pocisnął, on już ma gemiki po 700, to obstałem, że jakąś kopalnie może mieć 15 albo nawet lepiej. Tu w ogóle broń razy 17, to ciekawa taktyka swoją drogą. No ale mówię, chyba tutaj albo mi coś się ukryło, albo po prostu ludzie mają generalnie niższe levele na tych łowcach demonów. No tam był ten 3-5-2, ale jego to raczej dzisiaj dogonimy. Gdzie on był? Teraz to nie widzę, ale gdzieś tutaj go mieliśmy. No nieważne, w każdym razie nie wygląda to tak źle, jak mam być szczery. Twierdzę nieistotne, pupilki tak wyglądają. O, tu ma w ogóle 70, a no w sumie tak, bo on może... Chociaż nie wiem, czego nam tu może brakować, czekajcie. No, tych może eventowych, bo ja tutaj powiem wam szczerze, że tak strasznie te pupile zacząłem opluwać i dopiero ostatnio, jak był ten event pupili, to zacząłem te środowiska ubijać, stąd też mam tyle jedzonek, no bo za każde środowisko było razy 3, no ale przez to jednak troszkę tych pupili misujemy, będę tutaj musiał sobie połapać na spokojnie, jak będą jakieś eventy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, chyba tyle, chyba nie ma co przedłużać, pokażę wam oczywiście te walki. Tu jeżeli chodzi o oko z Heraldonem, no to tak naprawdę 3 kryty tutaj ledwo, no bo pierwszy hit Heraldona był krytyczny, no ale jak widzicie 3 kryty i nam się udało. Jeżeli trener byłby na 13, to musielibyśmy mieć jednego pupilka więcej, tak jak wspomniałem, żeby to zrobić. No a jeżeli nie mamy tego Paladona ani tutaj z wiosny, ani z lata, no to niestety musieliśmy tego trenera wyżej sobie dać, ale to mówię, pomoże w lochach, więc spoko. Tutaj tym szlałwężem się dość długo męczyłem, co ciekawe, tym szlałwężem, jeżeli chodzi o Hydrowira, no to sporo grzybów wydałem, wydaje mi się, że nawet 200, także nie wiem czemu, no chyba mieliśmy po prostu pecha, no ale jak widzicie jego również nam się udało ubić. Tyrka wykijadło, nie wiem ile, ze 100 grzybków, w sumie to zawsze było takie dość ciężkie przejście, no ale na tym koncie akurat udało się to zrobić, no powiedzmy dość tanio. Pamiętamy, że Tyrek to jest wojownik, no a my jesteśmy niestety tutaj, no ciężej po prostu mamy w tych środowiskach, no bo na nowym backendzie wojownicy mają normalnie liczony pancerz, zresztą jak wszystkie pupile, no ale wojownicy mają 50%, także nie jest to takie łatwe. Tutaj mamy pirodliszkę rozpirem, to w ogóle bez problemu, pirodliszka jest bardzo mocna, dlatego zawsze polecam, jak ktoś idzie w koguta i potem już robi to następne przejście, to jak macie jakoś niedaleko event sterylnych sedesów, to sobie przejść na pirodliszkę, bo ona potem naprawdę ułatwia to zamknięcie. To jest dosłownie kilkanaście grzybków. No i tutaj też trochę tym rysiem się męczyłem, szczerze mówiąc, żeby tego jaduna ubić. Nie wiem, czy wam powinienem przyspieszać te walki, jak są uniki, bo tak ciężko policzyć, ale no tu się pojawia ten napis unik. To jak ktoś chce, to sobie będzie mógł policzyć, no ale mówię, jeżeli o to chodzi, to tutaj ten jadun też nie był taki prosty do pokonania. Zerkam, czy wszystko jest na pewno ok, ale tak, widzę, że dźwięki są, wszystko jest. Dobra, portale też wam od razu pokażę, żeby już było z głowy. Tu może będziemy skipować, tu mamy pierwsze odrodzonko, zobaczcie, tu portal cały zrobiliśmy na raz, to jest wojownik. Teraz będzie drugie odrodzonko, cyk. No jak nam odrodzonka siądą, chyba nawet trzecie dokładnie, jak nam odrodzonka siądą, to naprawdę... O, tu nawet czwarte, okej, to my tu mieliśmy jakiegoś gigafarta, no i teraz fajne kryty na koniec. Dalej mamy Slendermana, Slenderman też wojownik, a nie, to jakiś inny, to się po prostu buguje. No ale tak czy inaczej wygląda na to, że też wojownik, no ale jego to po prostu dobiliśmy sobie na spokojnie. Także też tak to wyglądało. Cyk, no i teraz mamy rozgniatacza, portal do piekieł. A i teraz jest dopiero Slenderman. Okej, okay, to te portale się coś bugują. To był Maguś, przepraszam. Troszeczkę się z nim pomęczyliśmy, no ale grunże nam siadło. Dobra, wymienimy sobie na razie, bo tu mamy 24%. To wymienię na 27%, zawsze to troszeczkę więcej. No i co, może zacznę sobie na początku delikatnie od tornadka, żeby ewentualnie, wiecie, jakoś tam tego golda pozdobywać pod te
bronie ewentualnie, no bo ja bym tu chciał jeszcze porolować. Miałem to zrobić przed odcinkiem, co prawda, no ale mówię, raz, że mi się gold skończył, a dwa, że te runki nie leciały jakieś takie wybitne, ale okej, troszkę nam teraz poleciało, mamy jakieś buty, możemy zostawić do wiedźmy, bo sporo mamy miejsca swoją drogą. No i co, kupimy sobie może to 27%, może też tutaj wymienimy jakiemuś pachołkowi, no mówię, no liczę na 28, mimo że według rozpiski mogę znaleźć 29. O, zobaczcie, mamy 28, dobra, to 28 wsadzam sobie. Akurat szczęście odcinka, można by powiedzieć, dlatego że mówię, no rolowałem z dobre 5 minut i w ogóle żadna broń nie dawała nam tych 28 chociaż procent, ale spoko, to sobie zrobimy tu, co w ogóle dzisiaj chce wiedźma, trinkety, dobra, 28 wymieniam sobie, żeby jeszcze te procenciki wzrosły, to sobie możemy sprzedać, no i teraz no jakieś 27-28 powiedzmy procent, żeby nam poleciało, żeby jeszcze tutaj wymienić Barbarowi, no i tyle. No chciałem następny odcinek nagrać, jak będziemy mieli po 30% już u każdego, no ale jak widzicie, te procenty są naprawdę, w sensie nie widzicie, musicie mi zaufać na słowo, zaraz zobaczycie, jak będziemy te lożki klikać, no ale procenty są naprawdę przyjemne, więc szkoda tu było czekać, szkoda tu było marnować tego expa, tylko po prostu lecimy. No ja już chcę tutaj dobić jak najszybciej do tego stopowania lochów i po prostu mieć to z głowy i sobie już na spokojnie klikać, natomiast pamiętam, że chyba na bardzie, z tym, że no bard akurat, o, następne 28, ej, to dobra, to zrobimy, wiecie jak, zrobimy sobie tak, tutaj Barbarowi damy 27, a Kunegundzie damy 28, no bo Kunegunda jest jednak dość istotna w tych lochach. No i co? I chyba git, nie? Na razie niech będzie tak. Tak jak wspomniałem, na bardzie chyba nawet, tu możemy spróbować w sumie, niewiele nam zostało, na bardzie nawet chyba nie potrzebowałem, no dawaj jeszcze... Kurde, szkoda, jednego kryta brakło. Nie potrzebowałem maksymalnych runek, żeby w ogóle dobić do tego etapu stopowania lochów, no ale Bart no w tych lochach był jednak bardzo mocny. Łowca demonów też jest, ale nie wiem, czy aż tak, szczerze mówiąc. Łowce demonów tutaj jednak blokują magowie, natomiast jeżeli chodzi o Barda, to z tymi magami sobie radził nieźle. Dobra, robimy skana i zamiast lecieć z tym tornadem, co oczywiście mógłbym zrobić, ale to zaraz, to polecimy sobie na te lochy, na które mamy fajne procenciki. I to jest tak, smoczy skarbiec, uwodzicielska matka z tego co widzę, tylko gdzie jest ten smoczy skarbiec, bo ja nie pa... Nie pa, a nie, to jest chyba strefa mroku, tak? Tak, dokładnie, uwodzicielska matka, na nią mamy 5,5%, no ona nam nie da za dużo expa, ale niech będzie, jakoś tam może ją ubijemy, w sumie to jest maguś, to jak ona padnie, to może kolejni zaczną padać, dlatego że no mówię, na magów nie mamy niestety za dużo... Tam dużo procent, powiedzmy, magowie to jednak są bloki, no ale dokładnie, zobaczcie, teraz mamy zwiada, on nam padł, kolejny nam padł, okej, to jako tako nam pójdzie, to jest zawsze na duży plus, teraz wojownik, on też myślę, że powinien paść, cyk, teraz mamy kolejnego wojownika, zobaczcie, teraz mamy zwiadowcę i chyba ostatni to jest maguś, dobra, to tu się na razie wstrzymam, zobaczmy w ogóle, co nam poleciało, może coś dobrego do wymiany, dokładnie, tu możemy magusiowi jak najbardziej wymienić, odzysk klejnotu, cyk, tu mamy jakąś latę dla Barbara plus 56, zobaczcie, i nawet runek nie musimy zamieniać, piękna sprawa, to nam również na pewno pomoże i w sumie to możemy już dzisiaj do kibelka wrzucić elegancko, odzysk klejnotu, żeby już mieć to z głowy. Teraz tak, to na wszystkie staty, to nas nie interesuje i mamy jakąś broń dla Mariuszka plus 95 i runka 28%, dobra, pięknie, nawet nie musieliśmy tego szukać, ale dobra, niech będzie to tak. I teraz mamy coś na wszystkie staty, to mamy na wszystkie staty i tu są jakieś rękawice dla Barbara plus 21, tylko to również możemy rozmontować, cyk, no i co? I jeżeli chodzi o zaczarowanie, to musimy dokładnie tą brońkę zaczarować i na razie tyle, na razie tyle, na razie lecimy dalej. Dobra, to jeszcze oczywiście sobie zrobimy skanika, zobaczymy, jak to będzie wyglądać na tego maga. No ale w tym momencie ekspres do szkoły magii to jest strefa światła. W tym momencie no raczej wydaje mi się, że tego maga na razie nie zrobimy, ale no już 353 level wbity, a zobaczcie, że zaczynaliśmy z poziomem 351 i tam chyba jakoś pół, także sporo. Dobra, tutaj lecimy, tutaj na razie nam się, zobaczcie, kilku z rzędu, trzech tak naprawdę udało nam się pokonać, super. To nie jest jakiś, wiecie, wybitny exp, no ale jak tutaj coś się odlokuje, jak jakiegoś maga uda nam się zrobić, no to wojownik czy zwiadowca nie powinien być dużym problemem, jeżeli chodzi o tego łowcę demonów. Możemy sobie to w sumie obejrzeć. Tych w strefie mroku lochów to wam nie będę pokazywał, bo to mówię, to nie są jakieś wybitne lochy i też nie dałem jakoś giga duże expa, no ale jeżeli chodzi o resztę, no to będziemy oglądać. Tu mamy pierwsze odrodzonko, prawie pół HP zbite.
Więc spoko. I co? Drugie odrodzonko, tu jakieś kryty, cyk. No i dobra, dwa odrodzenia tylko. No i jeżeli chodzi o bestyjkę Belle, no to odrodzeń oczywiście nie było, bo to jest maguś. No ale... Okej, okay, tutaj ledwo, zobaczcie, bardzo mocny kryt na sam koniec, to nam trochę uratowało tyłek, że tak powiem. To sobie zostawimy do kotła, bo dychę kosztuje i to też niech będzie do kotła. Niech to na razie zostanie tak. Dobra, dalej mamy karuzelę z idolami, mamy naszego kolegę, wojownika, kolega po chwachu tak zwany. Zobaczmy, czy, no na niego ile jest? Prawie 2%, no powinno to siąść tak czy inaczej, no ale oczywiście zobaczymy. Kolejny to jest chyba paladyn, jak się nie mylę, to może też go ubijemy, no ale to nam też daje bardzo małe expa. Nie wiem w sumie, czy jest sens to klikać, czy nie lepiej poczekać, jak te procenty będą większe, no bo my tu mamy zdecydowanie też inne lochy do ubijania i te inne lochy dadzą nam o wiele więcej, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle tutaj grzyby marnować na niego. To jest oczywiście naklejka do klasera, ale jedna naklejka w tom czy w tom dużo nie zmieni, ale dobra, padło nam, od razu mamy wisiorek na wszystkie staty. W sumie spoko, że się tak ze wszystkich epików wyprułem, bo i tak od jutra, w sensie dla was od dzisiaj, dla mnie od jutra jest event, aha, tu mamy maga, to nie, to jego już na pewno nie zrobimy. Jest event epicki, no a druga sprawa, zobaczcie, nie muszę tutaj bezmyślnie sprzedawać itemków, tylko mogę je sobie zostawić. Teraz mamy tak, kapitan Kofeina, to jest ten maguś, 1,61% w strefie światła dokładnie. Potem mamy Hemoridor, chyba w mroku, jak się nie mylę, bo ja to mam na drugim monitorze i tak do końca nie widzę. Chyba w mroku, dobra, Kofeina nam padł, a i teraz jest kolejny maguś. A czy my go nie zrobimy też? Wydaje mi się, że możemy go zrobić, tak jak mam być szczery, zobaczmy. 354 level już prawie, no to jest też 304 level, no to też nam za dużo expa to nie daje, no ale chociaż nie, dobra, magów to nie ma co klikać, bo to nigdy nie wiadomo, tutaj próby są co chwilę bliskie, ale wiecie jak to z magami wygląda, no właśnie 78 milionów expa, to nie jest wcale jakoś giga dużo. Dobra, ork na wilczku w strefie mroku, to jest ten, jego jeszcze możemy ubić. 328 level, troszkę expa nam da, wojownik, więc no jakieś tam odrodzonka i powinno to siąść. No właśnie, i zobaczcie, mamy jakiś łuczek, super, dla Kunegundy, w sumie to dla nas on jest spoko też, plus 35 już nam dają, natomiast dla Kunegundy plus 55, tylko musimy runkę zdecydowanie zamienić, no ale... Jeżeli chodzi o tutaj stricte zmianę broni, to jak najbardziej będzie się opłacać. Dobra, tylko musimy to sobie zaczarować. No i teraz co? Tornadko wydaje mi się, dokładnie. W sumie to nawet tylko jedno musimy zrobić. Zaczarujemy od razu, żeby było z głowy. No i tyle. Czy ja tu mam w ogóle wszystko razy 10 ulepszone? Wydaje mi się, że tak. Tak, wszystko jest ok. Dobra. No i co? Teraz mamy to, na co czekałem. Czyli Robert Marketingowiec w strefie mroku. Dokładnie ten kolega. Na niego mamy ponad 1%. 1,10, tu jeszcze wymiana tych runek, więc no też na pewno to pomogło, no i po prostu jak jego ubijemy, to już będziemy się wielkimi krokami zbliżać do zamknięcia, potem musimy 8, potem 9, no i oczywiście 10 i dobra, mamy to, cyk, 354 level, zobaczmy sobie, Robert Marketingowiec, jak to tu wyglądało, no Barbar mu za wiele nie zrobił, Maguś w sumie też nie, no ale pachołki pół HP zbiły, nie, więc nam zostało tylko pół HP do zbicia, no i mamy jakiś trinkecik, zobaczmy, na inteligencję plus 8, czy ja mogę jeszcze dzisiaj coś rozmontować? Nie. Dobra, to zostawiamy na później, powiedzmy. No i co? My teraz mamy już samych wojowników. Oczywiście wiadomo, musimy zrobić tego i tego, żeby sobie tutaj, powiedzmy, no polecieć dalej, nie? Złapać pupila, dostać tam ten klucz do kolejnej części, powiedzmy, no ale dokładnie, zobaczcie, z racji tego, że my jesteśmy łowcą demonów, że mamy tutaj potkę na zrękę, że boostujemy tą Kunegundę, no to tych wojowników nie będzie chyba tak ciężko ubić. W sensie nie mówię, że dzisiaj może nam się uda, w sensie no, udało nam się 8, może nam się uda 9, z 10 jeszcze może nie być tak łatwo, ale generalnie no, na pewno to będzie dość proste, powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o to ubijanie ich, no bo mówię, no, jednak tutaj combo łowca demonów plus Kunegunda, jeżeli chodzi o strefę mroku, jest naprawdę w tym momencie giga mocne i dokładnie, zobaczcie, mamy 355 level, następny itemek, który nam się za bardzo nie przyda, no i dobra, na razie się może wstrzymam, może sobie w ogóle obejrzymy, jak to tu wyglądało. Barbar za wiele nie zrobił, Maguś też nie. Okej, okay, no tutaj mówię, Kunegunda bardzo dużo zrobiła, no i my tak naprawdę go dobiliśmy. Jedno odrodzonko i co? Jeszcze jedno było?
No tak, jeszcze jedno i na koniec krytyk. Okej, spoko. Wszystko elegancko, że tak powiem. I możemy sobie zobaczyć tego motu z podbijakiem. Zobaczymy, jakie będziemy mieli zaraz procenty na tego ostatniego. No ale wydaje mi się, że nie będą one jakoś giga duże. Dobra, Barbar tu za wiele nie zrobił. Maguś w sumie też nie. Okej, Kunegunda też nie. No to my zobaczcie. Praktycznie sami, można by powiedzieć, całego motu z podbijakiem ubiliśmy. Czyli wydaje mi się, że jakby nam teraz jakaś naprawdę giga szczęśliwa walka siadła z tym ostatnim, z tym dziesiątym, to już nawet dzisiaj może byśmy mogli sobie łapać tego pupila, o którym wspomniałem, bo może już by to było zrobione. No tylko tam musi być naprawdę dużo odrodzeń z naszej strony, no i dużo uników oczywiście ze strony Kunegundy. Ale dobra, to zaraz. Teraz mamy miasto Intryk w strefie mroku, mamy wzgardliwego Ramzeja. No i zobaczmy, na niego już nie mamy tak dużo procent, 0,78, aczkolwiek również no nie są to wcale jakieś małe procenty. Na ostatnim odcinku chyba było 0,10, także no od ostatniego odcinka zdecydowanie to wszystko wzrosło. No mówię, event Golda, który był, fajnie nam zbustował podstawy, event pupili, gdzie połapaliśmy te ostatnie pupile i w ogóle sporo tych pupili złapaliśmy w ostatnim czasie, to nam również pomogło. Oczywiście również te portale, co tam w no i zobaczcie, te portale, co tam w międzyczasie poubijałem, no to też dało jakiegoś tam boosta. No wszystko się złożyło, no i oczywiście wymiana runek, chociaż no mówię, liczyłem na 30% już na tym odcinku, no ale bardzo to wolno idzie, chociaż wydaje mi się, powiem wam, że i tak mam jedne z lepszych runek na serwerze. Wynika to prawdopodobnie z tego, że bardzo szybko mi poleciały ostatnie ulepszenia, ozłocenie i przyspieszenie, bardzo szybko zacząłem robić platyny i te platyny też mi dość szybko poleciały, no ale mówię, jeżeli chodzi w ogóle o takie stricte, powiedzmy, dobra, co my tu mamy, teraz mamy Lokiego, o taki poziom runek, no to my na pewno jesteśmy jakoś tam w topce. Mimo że ja no już od dłuższego czasu nie wstaję co kupca, tylko po prostu sobie codziennie rano tego skipa 7-dniowego kupuję. Kurde, gdzie to jest? Tutaj jest Loki. No na Lokiego mamy 0,51. Góra popiołów wężoustny to też jest 0,51 i tyle. I to są takie najbardziej sensowne procenty. Potem już mamy na meduzę w górze Olim 0,05%. Także no co, spróbujemy ubić tego, mimo że procenty nie są jakieś giga dobre. No ale spróbujemy, zobaczymy. To jest jeszcze zabójca, więc no tutaj może jakimiś odrodzeniami uda się go oszukać. 0,51 to w sumie nie jest tak mało. Tu zazwyczaj takie procenty nam padały dość szybko, co by nie mówić. Wężoustny no to jest maguś, no ale też 0,51 to nie ma tragedii, powiem wam szczerze. No i potem chyba zrobimy jeszcze jednego skana. Zobaczymy, czy tam na coś nam jeszcze wzrosło, czy nam na coś zmalało. Może tego tornada trochę, chociaż no z tym tornadem to też bym tak, wiecie, nie przesadzał generalnie, bo tego tornada jest jednak dobrze na stopowanie lochów zachować dość dużo, no ale tutaj jak widać dużo osób ciśnie dalej, no i my też nie chcemy jakoś tam bardzo tym levelem odstawać, no ale dobra, zanim do tornada przejdziemy, to my chcemy, chociaż nie, dobra, poczekajcie, pamiętać muszę, że to jest wężoustny i że to jest ten Loki, w razie czego, chociaż to w sumie zaraz mi się pokaże, a czy my na coś mamy jeszcze fajniejsze procenty, czy coś jeszcze możemy pokombinować tutaj. Nie mamy, zupełnie na nic. Jeżeli chodzi o tego 10 w 13 piętrze, to jest 0,00, czyli no niestety praktycznie niemożliwy do ubicia. No i jedyne, na co mamy jakieś tam ewentualnie fajne procenty, to jest ten ziomeczek, na niego mamy 0,84, więc jego się jeszcze uda ubić. Co za tym idzie, chyba tego 10 też się uda ubić, o ile to nie jest maguś. No i mówię, i ten Loki, i wężoustny, i tak naprawdę tyle, więc no i tak nieźle, wbiliśmy póki co 4 levele. Na tym etapie to już jest naprawdę sporo, żeby naraz sobie tyle wbić. No i mówię, powolutku tutaj zbliżamy się do tego stopowania lochu. W tym momencie już 20 leveli nam potrzebne. Ja tak jak mówię, zaczynam stopować na 375. Wydaje mi się, że to nie jest wcale jakieś takie giga głupie, że to no zobaczymy, generalnie zobaczymy w sumie. Do tego czasu może jeszcze kliknę lochy na zabójcy, chociaż w sumie nie wiem, bo teraz te levele, te 19 powiedzmy leveli, jak jeszcze ubiję trochę tych lochów, no to raczej dokładnie raczej nam padnie dość łatwo, no i teraz zwiadowca też nam powinno szybko paść. Więc nie wiem, czy to jest najmądrzejsze, ale wydaje mi się też nie najgłupsze. Także chyba tak czy inaczej dokładniej mamy osiągnięcie. Na tym 375 to sobie zaczniemy stopować. Także no można powiedzieć, że jeszcze jakieś no 20 leveli, a może 19, jak jeszcze uda nam się coś tutaj ubić. Dobra, zobaczmy, tak to wygląda, jeżeli chodzi o ubicie tego bossa. A mogę wam to pokazać, no bo to jest jednak boss, to możemy sobie obejrzeć. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
z długością odcinka, bo póki co 25 minut, tak dość się sprężamy, dość tak chcę nie rozwodzić się, żeby znowu 40 minut wam nie nagrać, ale fajnie to idzie, okej. No to co, teraz Loki, tak jak wspomniałem, w sumie ten Loki to był blok, to może jakby tego Lokiego ubić, to potem jest chyba Berek, więc tego Berka też może by nam się udało ubić i ewentualnie na tym wężu Midgardu chyba byśmy się zatrzymali, jak już ten wąż Midgardu, to tam też jest chyba jakiś zwiadowca albo coś takiego, no ale dobra, zobaczymy. Na razie, żeby pójść dalej, to my musimy tutaj, tak jak mówię, no ubić Lokiego, no i ubić ewentualnie tego węża ustnego w międzyczasie. No i to nie jest takie proste, kurde, no Loki tutaj pewnie dużo uników robi, on też nas bije dwa razy. W ogóle Loki, jeżeli chodzi o strefę mroku, to jest gigantyczny blok, jego tam naprawdę ciężko ubić. No może jako klasa na zręczność to nie aż tak ciężko, ale jako jakiś tam Berek czy Maguś czy coś, to naprawdę nie jest to łatwy przeciwnik, muszę przyznać. No ale dobra, poklikamy tu jeszcze troszkę, popatrzymy, zobaczymy, jak nam to ogólnie wyjdzie. W sumie to wiecie co, może pójdziemy do tego tornada, tutaj jeszcze troszkę porobimy, żeby wbić w ogóle 356 level, zobaczymy, albo wbijemy najpierw level, albo nam się szybciej skończy miejsce w eku, bo ja też tutaj tego tornada nie chcę klikać, żeby nie marnować tego golda z itemków, no ale jeszcze bym coś tam docisnął ewentualnie, żeby ten kolejny level wbić, o ile nam się to uda, ale na razie idzie ładnie, teraz był Maguś, padł dość szybko, teraz mamy wojownika. Chociaż no właśnie tutaj z tego tornada tego expa nie idzie jakoś giga dużo, ale okej, teraz nam poszło kilku łatwo, powiedzmy, teraz mamy jakiś wisiorek, ile my mamy w ogóle miejsca, no już niedużo jak tak patrzę. Aha, to możemy oddać od razu do kotła, to akurat na plus. I co? I tyle. Na razie i tyle. Czyli dobra, jeszcze mamy powiedzmy 3 miejsca. I co będzie pierwsze? Czy level, czy zapełnienie tych 3 miejsc? Bo tak się w sumie zastanawiam. No ale dobra, tu w sumie jeszcze nie wiem, z 5 przeciwników i chyba ten level powinniśmy wbić, tak mi się wydaje. Teraz nam nic nie poleciało, teraz mamy wojownika. Tu jeszcze troszkę golda nam wpadnie. No oczywiście tego golda to wiecie, to nie są jakieś gigantyczne ilości, no ale zawsze tam delikatnie jakieś staty na plus. Dobra, ten nam jeszcze padł. Teraz mamy zwiada, też nam padł. No i teraz mamy wojownika, który dokładnie najprawdopodobniej da nam level. I super, tu mamy jeszcze jakieś buciki. Nawet się nie zapchaliśmy. Możemy od razu sobie wrzucić powiedzmy tutaj w to HP tego golda trochę, żeby to HP troszkę podbić. No i co, i lecimy, lecimy, może teraz troszkę w węża ustnego. Zobaczymy, czy nam on padnie. Mamy niemalże identyczne procenty i właśnie na tego Magusia i na tego Lokiego, tak jak powiedziałem, więc może by się udało nam jeszcze coś tutaj wykombinować, powiedzmy, może jeszcze by się udało go ubić, no tak może, nie wiem, 100 grzybków na tego, 100 grzybków na tego, tak będziemy, wiecie, robić to, powiedzmy, jeszcze tu się upewnię, no ale tak, to są dokładnie oni, żeby tak na zmianę, nie, co nam szybciej padnie, no a jeżeli nam nic nie padnie, no to trudno, 5 leveli wbitych i tak myślę, że jest to naprawdę fajny wynik, jeżeli chodzi właśnie o już ten etap, zresztą to co powiedziałem. Ale dobra, zobaczcie, węże ustne nam padł naprawdę szybko, możemy obejrzeć. Strasznie nie lubię klikać lochów, bo ja nigdy nie wiem, co mam do was mówić, szczerze mówiąc. Nigdy nie mam jakichś ciekawych, powiedzmy, opowieści czy coś, więc naprawdę uwielbiam, jak mi te lochy padają, dlatego że, no wiecie, mogę się po prostu do tego odnosić. A jak tutaj klikamy jeden loch tak bardzo, bardzo długo, to zawsze jest to problem. Spróbujemy tego, dlatego że ten to jest zabójca. Chociaż wiecie co, nie, zamiast klikać na pałę, to robimy skana. Piąty to jest Maguś, więc piątego to już na pewno nie zrobimy dzisiaj w tej górze popiołów, ale jeżeli chodzi o tego, to dokładnie, mamy na niego 0,72%, więc dobra, lecimy najpierw tego, tutaj sobie pokonamy go, mam nadzieję, że w miarę szybko, no i potem jeszcze ten Loki 0,56%, troszeczkę nam tam wzrosło z tego, co widzę, było 0,51%, więc spróbujemy tego Lokiego sobie jeszcze ubić, no żeby tutaj docisnąć jak tylko możemy. No i żeby ten level nam fajnie wzrósł, że tak powiem. Może jeszcze, jakbyśmy ubili tego, jakbyśmy ubili Lokiego i może jeszcze tego Berserka, to może nawet jeszcze jakiś level byśmy wbili. Ile my tutaj potrzebujemy? 900 milionów. No to byłaby szansa, myślę, że byłaby szansa. Dobra, siadło, pięknie. Zobaczmy sobie. Tutaj cyk. Sorry, ale w ogóle tak jakoś, nie wiem, czy jakieś przeziębienie mnie bierze, czy coś, takie mam jakieś, tak jakby przez nos mówię, ale może to też dlatego, że dość wcześnie to nagrywam. Okej, tu mamy drugie odrodzenie.
No i co? Trzecie odrodzonko, czwarte odrodzonko, no dobra, no nie było to takie proste, ale grunt, że się udało. No i teraz Loki, no i spróbujmy. Mam nadzieję, że szybko nam w ogóle te lochy w miarę padają. Jak tylko mamy jakieś, powiedzmy, delikatnie większe procenty na jakikolwiek loch, to naprawdę, no sami widzieliście, że nie musieliśmy się tutaj za bardzo męczyć. Wszystko nam bardzo fajnie siadło, więc mam nadzieję, że... ten Loki również nam tak padnie, no i może ten kolejny Berserk również. No Berserk dla łowcy demonów, zwłaszcza w lochach jako przeciwnik, to nie powinno być nic ciężkiego. Powinien nam ten Berserk naprawdę łatwiutko paść, więc miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądać. Tam już chyba ze 2 albo 3 razy było niecałe 10 milionów HP, także no bardzo malutko, dosłownie jakieś delikatnie mocniejsze kryty, no i by to się działo, tylko no właśnie, musimy to... ogarnąć, musimy to jakoś zrobić, żeby ten łowca demonów, no postarał się tu, nie? Postarał się, żeby generalnie ubić tego Lokiego i mieć to z głowy, przynajmniej w strefie światła, no bo mówię, w strefie mroku to nam jeszcze da pewno, no długa droga po prostu, żeby w strefie mroku go również ubić. W ogóle zauważyłem, że co niektóre klasy postaci w strefie mroku mają, w sensie co niektórzy przeciwnicy w strefie mroku mają zupełnie inną klasę postaci, aniżeli w strefie światła. Nie wiem, czemu to jest tak zrobione. Trochę mnie to dziwi, myślałem, że to jest zawsze tak, jakby wiecie, odbicie lustrzane, tylko tam ze zbustowanymi statystykami, żeby te pachołki były nam potrzebne do ubicia, a tutaj na przykład taki wężoustny, którego ubiliśmy przed chwilą, który tutaj jest magiem, no to ostatnio na odcinku z klikania lochów na magu w strefie mroku był zabójcą, nie? I to już oczywiście jakiś czas temu powiedziałem, ale widziałem, że dużo osób się zdziwiło, chociażby na streamie, gdzie klikaliśmy te lochy na magusiu, że właśnie on przecież normalnie jest magiem, a tutaj nagle zabójca. No ale tak to działa, że w strefie mroku ci przeciwnicy mają inne klasy postaci niż w strefie światła. Oczywiście nie zawsze, ale tak zauważyłem, że co niektórzy tak wyglądają. Ten samowar blady potem, którego biliśmy, to chyba to tutaj był zabójca, a chyba w strefie mroku jest magusiem, jak się nie mylę. Także no takie dziwnie to pomieszane, no ale dobra, nieważne. Loki, dawaj, dawaj, no jedyny przeciwnik, z którym się dzisiaj jakoś dłużej męczymy, jak tak widzę. Nie mamy już w ogóle golda, żeby tutaj jeszcze troszeczkę w staty wbić. No nie wiem, no poklikamy jeszcze, powiedzmy, ile, z 300 grzybów, coś takiego, jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to szkoda, no ale liczę na to po cichu, że jednak on nam padnie, no ale to jest no ciężki przeciwnik, kurde, najgorsze są tu, wydaje mi się, te uniki i te podwójne ataki, nie, w sensie, no niby to jest taki zwiadowca, ale nie wygląda tak. Ile on ma w ogóle? On ma z ręki bardzo, w sensie bardzo mało. No z ręki ma generalnie mniej niż my i to dość sporo, powiedzmy. No ale HP ma o wiele więcej. No i nie jest to takie proste. No tu naprawdę, zwłaszcza jak my się odrodzimy, jak ta walka już trwa dłużej, to od nas pewnie ładuje mocnymi hitami. Pewnie ma nas tam na 2-3 hity. No a my niestety, no tutaj mamy problem, nie? Mamy generalnie problem, żeby go dalej ubijać, bo... no co, on może naszych ciosów unikać, nie? I te nasze odrodzenia w ogóle tak naprawdę nie robią na nim różnicy. Ale dobra, jeszcze powiedzmy z 230 grzybków, tak na spokojnie popróbujemy, a nuż się uda. Jeżeli nie, to trudno, jeżeli nie, to już na pewno na kolejnym odcinku będziemy w stanie go ubić. No mamy 0,60%, to podejrzewam, że jak następny odcinek będziemy nagrywać, to ten Loki już będzie miał na pewno grubo ponad 1%, tylko że no szkoda by było tego dzisiaj nie zrobić. No ja już chciałem tutaj docisnąć ile tylko mogę, może nawet dobić ten 357, żeby już nam, dobra, siedzi, żeby już nam zostało tylko 18 leveli do stopowania lochów i mamy to. Zobaczmy ile tutaj, jak w ogóle te walki wyglądały, bo tego jestem ciekaw. No właśnie, my mu prawie nic nie bijemy, zobaczcie, pierwsze odrodzenie, a my mu praktycznie nic nie zrobiliśmy. Dobra, okej, teraz troszkę lepiej, drugie odrodzonko. Dobra, to tylko dwa odrodzenia, to wystarczyły jakieś kryty z dużego rozrzutu, okej. To w sumie ciekawe. No i co? I teraz mamy tego Ymira. Zobaczmy. Ten Ymir powinien paść raczej szybko. No i cyk. I mamy to. I mamy 357 level, jak tak patrzę. Zobaczmy sobie. No Ymir to jest akurat dość prosty przeciwnik. Z nim tutaj chyba na żadnej klasie postaci, jak dobrze pamiętam, się jakoś długo nie męczyłem. Zobaczmy tą walkę jeszcze na spokojnie. Cyk. Dobra. No i co? 288 milionów expa za niego. Sorry, ale gdzieś mówię. Katar mam. 288 milionów expa za niego, tutaj mamy idealnie wypełniony ekwipunek, jedno miejsce zostawione w razie czego. Zrobimy jeszcze takiego ostatecznego skana, ale raczej to już nam nic nie dam.
W sumie to ten Loki, totalnie zapomniałem, co my mamy w ogóle w broni? Od ognia, Loki był chyba na błyskawice, jak się nie mylę, chociaż nie wiem, no ale Loki ma tam też jakieś odporności, to też na pewno nam, wiecie, przeszkadzało delikatnie. No i tak, i mamy na Meduzę 0,05%, wąż Midgardu 0,05%, potem 0,01%, czyli wszystko co mogliśmy, to docisnęliśmy. Dzisiaj się wstrzymuję z Tornadem, Tornada za dużo nie było, no ale Tornado to ja chcę na sam koniec, można powiedzieć, zostawić. Wszystko, dzięki wam pięknie za uwagę, dzięki wam za oglądanie, i tak 35 minut wyszło, ale mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał, bo łącznie wbiliśmy 6 leveli, także no progres był naprawdę zacny. Oczywiście subskrybujcie z dzwonem, kto tego nie robi, zostawiajcie kciuka w górę, pamiętajcie o tym, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypięte w komentarzu oraz opisie, piszcie komentarze, jak tam wasz progres na W60, no i oczywiście... I tyle chyba, i wszystko powiedziałem. Dzięki za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!